Rynek jaj konsumpcyjnych od wielu miesięcy jest niestabilny. Czy jajeczny biznes może być przysłowiową kurą znoszącą złote jaja? Sprawdziliśmy w Wielkopolsce. To jest program AgroSzansa. Dzień dobry. To 115-hektarowe gospodarstwo państwa Bąbelków w powiecie nowotomyskim. Na polach uprawiane są głównie zboża paszowe, a na 6 hektarach znajduje się sad wiśniowy. Gospodarstwo jest ukierunkowane na produkcję jaj konsumpcyjnych. Rocznie na rynek trafia ich stąd 30 milionów sztuk. Produkcję jaj konsumpcyjnych rozpoczęliśmy w roku 1992, natomiast gospodarstwo drobiarskie powstało w 1979. Łatwiej nam było zmieniać produkcję pod względem ilości, dlatego że wszedł w system klatkowy i klatki do chowu drobiowego pozwoliły nam na to, że zwiększyliśmy produkcję o 10-krotnie przez ostatnie 15 lat. Mieliśmy 10 tysięcy, teraz mamy 100 tysięcy sztuk kur w naszym gospodarstwie. W gospodarstwie fundusze unijne nam pomogły. Wymieniliśmy park maszynowy na nowy. To są ciągniki, maszyny załadowcze, rozładowcze, kombajny. Skorzystaliśmy również z zróżnicowania w rolnictwie. Program taki, który pozwolił nam na zakup środków transportu. Poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń w naszym gospodarstwie bardzo zmienił się sposób uprawy w tym gospodarstwie, gdzie maszyny poprzez agregatowanie tych urządzeń i maszyn pozwoliło nam na to, że prace są wykonywane bardzo szybko i sprawnie. W naszym gospodarstwie planujemy zwiększyć produkcję o 25 tysięcy sztuk, czyli około 40% byśmy zwiększyli produkcję jaj konsumpcyjnych poprzez modernizację naszych starych obiektów. Myślę tutaj o tym, że w przeciągu najbliższych 2-3 lat to zostanie zrobione. Nie ukrywam, że decyduje tutaj cena jaj konsumpcyjnych na rynku. Produkcja jaj jest specyficzna, bowiem występują tutaj nagłe i duże wahnięcia cen. Tak więc producenci są już od lat przyzwyczajeni do tego, że trudno im oszacować przyszłe zyski ze sprzedaży. By sprawdzić, jak można zwiększyć potencjał gospodarstwa w Lwówku, przyjechali do niego eksperci AgroSzansy. Dr Sebastian Kaczmarek, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Marek Piślewski, zastępca kierownika Biura Wsparcia Inwestycyjnego Wielkopolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Krzysztof Labok, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Zespół Doradczy w powiecie nowotomyskim. Opłacalność produkcji jaj zależy głównie od wielkości fermy, systemu chowu, jakości jaj i strategii ich sprzedaży, w tym również eksportu. Próg opłacalności osiąga się, gdy koszty stałe, zmienne i robocizny są mniejsze od przychodu. Żeby zwiększyć potencjał tego gospodarstwa, myślę, że istotną sprawą jest to, co już właściciel na dzień dzisiejszy robi, czyli dywersyfikacja dochodów. Ta dywersyfikacja dochodów oczywiście ona może się odbywać tylko w okresie, gdzie jest koniunktura w zakresie podstawowych kierunków produkcji. Tak jakby chociażby było w roku 2012, że jeżeli osiągamy dochody z konkretnych kierunków produkcji, to te dochody powinny zostać zainwestowane w inny kierunek produkcji. Koszty robocizny w chowie kur nieśnych obejmują codzienną opiekę nad nioskami, kontrolę stada, czyszczenie poideł i karmideł, zbiór jaj. By ułatwić obsługę drobiu, według ekspertów, należy zmechanizować jak najwięcej czynności, szczególnie związanych z zadawaniem paszy, usuwaniem obornika i zbiorem jaj. Należy też zwrócić szczególną uwagę na karmienie kur, bo to wpływa na jakość jaj. Konsumenci są coraz bardziej wymagający. Jeżeli będziemy odbiegać od zapotrzebowania, wtedy jakość jaj będzie spadała, będziemy uzyskiwali jaja, które będą, co najważniejsze, chyba no, nieatrakcyjne pod względem jakości dla konsumentów, czyli będą o nieodpowiednim wybarwieniu żółtka, będą charakteryzowały się cechami sensorycznymi nieakceptowalnymi przez konsumentów, czyli nieodpowiednią wysokością żółtka, białka,
strukturą białka. Producenci powinni rozwijać swą działalność i inwestować, a przede wszystkim dopasować produkcję do rynkowych trendów. Dlatego warto zastanowić się nad chowem ekologicznym. Nowa perspektywa PROW przewiduje wsparcie gospodarstw drobiarskich, ale tylko w zakresie chowu ekologicznego, czyli jeżeli jest to typowa konwencjonalna produkcja, to jak najbardziej wszelkie środki zmierzające do zmiany tej technologii na profil ekologiczny. Również przedmiotem dofinansowania, jak i celem samym w sobie, operacja powinna przyczynić się do obniżenia gazów cieplarnianych bądź amoniaku, który jest pochodzenia z gospodarstw rolnych. Unijne regulacje podniosły standardy hodowli kur. Według Komisji Europejskiej produkcja jaj z powodu nowych przepisów docelowo spadnie o blisko 2,5%. W 11-hektarowym gospodarstwie państwa Galów z gminy Krynica królują krowy polskiej rasy czerwonej. Produkcja mleka na Podhalu ma zupełnie inną specyfikę niż w pozostałych częściach kraju. Przez ponad połowę roku krowy przebywają na pastwisku. Wyjątkowe stado jest objęte programem ochrony zasobów genetycznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Program przewiduje dopłaty do rodzimych ras bydła. Każdy hodowca, który chce w nim uczestniczyć, musi mieć stado składające się minimum z 4 krów rasy polskiej czerwonej. Gospodarstwo zmieniło się także dzięki agencyjnemu wsparciu na modernizację. Nie tylko zwiększyło hodowlę, produkcję, ale także rzesze amatorów mleka i serów z ich zagrody. Mamy gałki białe, gałki wędzone, korbacze oraz ser kragany słodki. Nasze sery posiadają certyfikat ekologiczny. Jest to nasz mały taki biznes rodzinny. Produkujemy od tych krów sery górskie, podpuszczkowe. Po prostu te krowy mają bardzo dobre mleko, wysokie białkowe i tłuszczowe i są bardzo dobre wyroby z tego. To jest mleko zrobione z mleka surowego, niepasteryzowanego, żeby wszystkie walory zostały w tym mleku i w tym serze. To jest produkowane bez żadnych konserwantów. Z dotacji agencji w 2007 roku na modernizację gospodarstwa i taki program 5-letni był dla gospodarstw niskotowarowych, żeby można było powiększyć produkcję. I ja wtedy posiadałem 4 sztuki, w tej chwili posiadam 9 sztuk dorosłych i myślę tak do 10 sztuk po prostu mieć w swoim gospodarstwie. W tym programie zostało wykonane modernizacja obory, zakup nowych stanowisk dla bydła, zakup chłodni do mleka, nowa dojarka do udoju i modernizacja płyty obornikowej i zbiornik na gnojówkę. Ja po prostu już nie muszę pracować nigdzie. Po prostu już jesteśmy w stanie utrzymać się z tej pracy, z tej małej przetwórni, którą mam w tej chwili zalegalizowaną. I po prostu sprzedajemy swoje produkty bezpośrednio do restauracji, domów czasowych, bo tu wszystko Krynica jest. No i dla turystów. Oscypek jest robiony wyłącznie z sera owczego, a ser robiony podobnie jak oscypek, ale z mleka krowiego, to gołka. Górale robią ją w okresie jesienno-zimowym, kiedy owce schodzą z gór. Tradycyjny oscypek, zgodnie z unijnym certyfikatem, może być wytwarzany wyłącznie na obszarze wybranych gmin i powiatów województwa małopolskiego i śląskiego. Pierwszymi polskimi produktami tradycyjnymi zarejestrowanymi w Unii była bryndza podhalańska, zarejestrowana w 2007 roku, i oscypek zarejestrowany rok później. Polskie sery z mleka owczego, krowiego czy koziego podbijają zagraniczne podniebienia. Najpopularniejszy jest ser żółty. Polska jest jego 6. producentem na świecie. Ser z oczkami czy długo dojrzewający? Spółdzielcza mleczarnia z powiatu radzyńskiego to jeden z największych polskich producentów sera żółtego. W ubiegłym roku wyprodukowała blisko 21 tysięcy ton serów typu holenderskiego i szwajcarskiego. Ponad 1/4 z nich znajduje odbiorców poza granicami Polski. Szczególnie silną pozycją spółdzielnia cieszy się na rynku rosyjskim, dokąd eksportuje ponad 40% produkowanych serów. Dzięki agencyjnym dotacjom mleczarnia stała się konkurencyjna, a bez inwestycji nie ma przecież rozwoju. Pozyskane środki zainwestowaliśmy
w rozwój naszej spółdzielni, naszych zakładów i oddziałów produkcyjnych. Spółdzielnia Mleczarnia zrealizowała inwestycje, które stworzyły nam możliwość konkurowania na rynku, zakupiła nowoczesne technologie służące do obróbki surowca i jego przetwarzania. Zmodernizowaliśmy odbiór mleka, doposażając instalacje w zbiorniki do magazynowania mleka w hali odbioru, umożliwiając tym samym efektywną obróbkę tego surowca. Zakupiliśmy instalacje ultrafiltracji do zagęszczania i standaryzacji białka w naszym surowcu, po to, by móc wykorzystać efektywnie warzelnię sera w naszym zakładzie. Zakupiliśmy zbiorniki do magazynowania w dziale proszkowni, które umożliwiły nam zunifikowanie procesu przetwórczego w tym dziale. Spółdzielnia Mleczarska z Radzynia Podlaskiego to ponad 100 lat tradycji spółdzielczości na ziemiach Polesia. Obecnie należy do ponad 1800 udziałowców, wśród których 1300 osób to rolnicy indywidualni, dostawcy, a ponad 500 to pracownicy spółdzielni. Jej celem na najbliższe lata jest zarówno osiąganie optymalnych wyników finansowych, jak i zapewnienie możliwie najlepszych stawek za mleko o jak najwyższej jakości. Rocznie mleczarnia przerabia ponad 300 milionów litrów mleka krowiego. Z agencyjnych dotacji skorzystała również spółdzielnia mleczarska Ryki. Od 10 lat mleczarnia specjalizuje się wyłącznie w produkcji serów dojrzewających. Od 10 lat przeznaczamy coraz większe środki na unowocześnienie produkcji, na zwiększenie tej produkcji. Największe osiągnięcia mamy w ostatnich 2 latach, kiedy to powstała nowoczesna linia do produkcji serów oraz nowoczesna solownia, które to inwestycje pozwoliły nam przede wszystkim zwiększyć nasze zdolności przerobowe, poszerzyć asortyment produkowanych serów, ale przede wszystkim poprawić jakość produkowanych wyrobów. Trzeba też dodać, że nowe inwestycje, jakie powstały, obniżyły też koszty produkcji, pozwalając w ten sposób na płacenie wyższych cen za mleko naszym członkom. Eksperci nie wykluczają, że to dopiero początek boomu na polskie sery i niebawem wzrośnie zarówno jego eksport, jak i sprzedaż krajowa. W zeszłym roku dodatnie saldo handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi zbliżyło się do 20 miliardów euro. W zestawieniu z miliardem eksportu jeszcze kilkanaście lat temu jest to bardzo wyraźne. Sukces. Kolejny sukces, to warto podkreślić, nie eksportujemy albo eksportujemy niewiele surowców, eksportujemy produkty przetwarzane. Tymczasem serowarzy budują kolejne linie produkcyjne, bo już teraz, jak mówią, sprzedają wszystko na pniu. Zamówienia przekroczyły już możliwości wielu mleczarni. W kraju funkcjonuje program przywracania jesiotrów do polskich rzek. Właśnie dlatego na Kujawach i Pomorzu powstał wyjątkowy ośrodek zarybieniowy – przedszkole dla jesiotrów. Znaczący popyt na mięso i kawior oraz nieprzestrzeganie kwot połowowych były katastrofalne w skutkach dla jesiotrowatych, których populacje na świecie zostały mocno ograniczone albo, jak w przypadku białugi, doprowadzone do zagłady. Obecnie większość gatunków jesiotrowatych jest zagrożona wyginięciem. Podobny los spotkał jesiotry, które występowały w polskich wodach. Bałtyk zasiedlał jesiotr zachodni oraz jesiotr ostronosy, który w naturze występuje w wodach przybrzeżnych Kanady. Populacja jesiotra w Kanadzie jest tak liczna, że nie należy on do gatunków chronionych. Od 10 lat trwa współpraca z ośrodkami rozrodczymi w Kanadzie, skąd do kraju trafia ikra. W Polsce jest przeprowadzany program przywracania jesiotra polskim rzekom. Na rybek trafia do Drwęcy i jej dopływów. I tu szczególną rolę odgrywa ośrodek w Grzmiędzy w powiecie brodnickim. Działa tu przedszkole dla jesiotrów, ośrodek zarybieniowy, wylęgu i podchowu jesiotra. Technologię rozrodu królewskiej ryby opracował Instytut Rybactwa Śródlądowego. Materiał DNA jesiotra kanadyjskiego jest najbardziej zbliżony do wymarłego w latach 60. jesiotra bałtyckiego. Z tego względu to właśnie ikra z Kanady trafia do Grzmiędzy. Kilogram kosztuje około 100 tysięcy złotych.
Budowa ośrodka w Grzmięcy kosztowała prawie 4 miliony złotych. W jego budowie pomogło wsparcie finansowe Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacje z Ekofunduszu oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Postanowiliśmy rozpocząć restytucję jesiotra ostronosego. Tego jesiotra, który żył w Polsce, którego ostatnie egzemplarze na początku ubiegłego wieku w 1964 roku wyłowiono w Defensy. Były spory, jaki to jest jesiot. Okazało się, że jednak jest to jesiot ostronosy, bałtycki, ale w Polsce już jego i w Europie, tutaj w Niemczech, na Łotwie, w Estonii już nie było. Natomiast okazało się, że on jeszcze jest w Kanadzie, w rzekach Świętego Wawrzyńca i Świętego Jana i stąd sprowadziliśmy pierwszą ikrę, pierwszy wylęk jesiotra ostronosego. Powstał ten ośrodek, żeby dochować się własnej produkcji na rybku jesiotra ostronosego w Polsce. Według naukowców, według fachowców jest to najbardziej nowoczesny ośrodek w Europie, a nie wiadomo czy na świecie. Pan Ceapa, który był Kanadyjczyk, który był na targach i na konferencji ogólnoeuropejskiej w Berlinie, stwierdził, że nikt takiego ośrodka nie ma. W ramach programu restytucji jesiotra planuje się wyhodowanie 50 tysięcy sztuk jesiotrów rocznie, co ma pozwolić na zarybianie rzek w dorzeczu Wisły, później także rzek w innych regionach. Ikra jesiotra ostronosego z Kanady ma być importowana do czasu wyhodowania własnych tarlaków. Po raz pierwszy jesiotra wpuszczono do Drwęcy w okolicach Lubicza i Brodnicy. Część partii ryb została zaopatrzona w urządzenia nawigacyjne, dzięki którym wiadomo, jak dokładnie się przemieszczają. Jesiotry ostronosy ma dojrzeć w wodach Bałtyku i po kilkunastu latach wrócić na tarło. A teraz w Agroszansie ważna informacja dla młodych rolników. Tylko do 21 czerwca mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o premię. Po raz pierwszy premia wynosić będzie 100 tysięcy złotych. Można ją przeznaczyć na modernizację gospodarstwa, zakup maszyn, sprzętu rolniczego, zwierząt stada podstawowego, a także gruntów. Ubiegać się o nią mogą rolnicy, którzy nie ukończyli 40 lat. W najbliższym okresie staną się właścicielami gospodarstw albo już je posiadają, ale nie dłużej niż 15 miesięcy do dnia złożenia wniosku. Będą dzierżawcami gruntów z umową podpisaną na co najmniej 10 lat. Wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników przyjmowane będą do 21 czerwca 2014 roku. Następnie będą wyceniane punktowo. Minimalna wielkość gospodarstwa wynosi nieco ponad 10 hektarów. Preferowane będzie wykształcenie rolnicze, a także stopień bezrobocia w powiecie, w którym znajduje się gospodarstwo. Im większe gospodarstwo, wyższe wykształcenie rolnicze i wyższy stopień bezrobocia w danym powiecie, tym lepiej dla ubiegającego się o premię dla młodego rolnika. Z kolei od 2 czerwca do 31 lipca 2014 roku można składać w biurach powiatowych agencji wnioski o przyznanie wsparcia z działania zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne. Z takiej pomocy korzystają najczęściej rolnicy, którzy prowadzą działalność na słabych jakościowo gruntach i otrzymują niskie plony, a co z tego wynika, mierne dochody. Nie wszyscy wiedzą, że dawniej uważano, że pomidory są trujące, dlatego ich nie spożywano, a jedynie używano w celach dekoracyjnych. Teraz wszyscy już wiedzą, że pomidory to samo zdrowie, a także klucz do sukcesu na rynku warzywniczym. Od małej szklarni po nowoczesne gospodarstwo. To pomidorowy interes państwa woźniaków. Przez lata gospodarstwo osiągało wysoki stopień rozwoju dzięki agencyjnym dotacjom na modernizację. Są tu rozmaite gatunki pomidorów. Generalnie uprawiamy Admiro na 5 hektarach. Na 2 hektarach mamy malinę i mamy w tym próby innych odmian. Gospodarstwo skorzystało z funduszy. Z metra kwadratowego uzyskujemy około 40 paru kilo. Są różni odbiorcy z zagranicy i z kraju, ale generalnie też jest sprzedaż na rynku w Broniszach. Dwukrotnie korzystaliśmy z funduszy europejskich, z których wykonaliśmy kurtyny energooszczędne, rynny, wentylatory. Na pewno dotacja wpłynęła dodatnio na finansowość gospodarstwa. Ułatwiła nam, można powiedzieć, pracę. No i kurtyny oszczędne, energooszczędne pomogły nam
w oszczędzaniu opału. Począwszy od sezonu 2005-2006, po raz pierwszy została tu wprowadzona całoroczna uprawa pomidorów z pełnym doświetlaniem asymilacyjnym. Uprawa ta prowadzona jest na powierzchni 1000 metrów kwadratowych w szklarni o 5,5-metrowej wysokości ściany bocznej. W obiekcie zainstalowano 171 lamp o mocy 600 watów. Są to lampy nowej generacji, wyposażone w elektroniczny układ zapłonowy, który się nie nagrzewa, jest lekki i mały, nie ogranicza więc zbytnio dostępu światła słonecznego do roślin. Gospodarstwo wciąż się rozwija, także dzięki działalności w owocowo-warzywnej grupie producenckiej, do której łącznie należy 5 członków. Mamy łatwiejszą sprzedaż. Po pierwsze, że mamy jednolity towar i dużą ilość. Na pewno lepsze uzyskujemy ceny i łatwiejsza jest sprzedaż. Sprzedaż wszelkiego rodzaju warzyw, a już szczególnie pomidorów, wzrasta. Polacy chcą jeść zdrowo i niskokalorycznie. Pomidorowy biznes trwa i według ekspertów nic nie wskazuje na to, by cokolwiek miało się zmienić. Na tym kończymy AgroSzanse. Dziękujemy Państwu za wszystkie zgłoszenia i przypominam, że czekamy na kolejne informacje o ciekawych inicjatywach z terenów wiejskich. Ja się już z Państwem żegnam. Do zobaczenia za tydzień o tej samej porze. Jeszcze raz, ich wyżarły mi wszystko. Ups. Momencik. Przyniosłeś jakieś ziele. Przerwa na ziele. Nie możesz tyle jeść.